Witam. Na dzisiejszych zajęciach będziemy starali się pokazać dwa elementy, które mogą wystąpić na egzaminie państwowym. Jest to zatrzymanie we wskazanym miejscu oraz zatrzymanie awaryjne. Zatrzymanie we wskazanym miejscu polega na płynnym zatrzymaniu motocykla w miejscu, które sobie wcześniej określimy. Natomiast zatrzymanie awaryjne jest związane z nagłą sytuacją na drodze, którą nie jesteśmy w stanie przewidzieć i w danym momencie musimy motocykl zatrzymać. Jest to na tyle istotne przy hamowaniu awaryjnym, aby tor jazdy był prawidłowy i nie stracić panowania nad motocyklem. Jeżeli będzie możliwe, zatrzymamy się na prawą nogę. Nie ma obowiązku na lewą. Ważne, żeby stabilizacja i tor jazdy motocykla był cały czas zachowany. I jeszcze raz podkreślam, musi być pełne panowanie nad motocyklem podczas hamowania awaryjnego. Określasz sobie słupek, dojeżdżasz wolniutko i przy tym słupku, to jest taki, wiesz, na dokładność, na szczegół, no tak? Miejsce, w którym chcemy się zatrzymać, czyli obieramy sobie pachołek i na wysokości tego pachołka motocykl ma zostać zatrzymany. Dajemy jedyneczkę i pamiętajmy o upewnieniu się przed rozpoczęciem jazdy, dobrze? O, i zatrzymujemy się przy pachołku. Jeszcze. Tak, żeby była noga na wysokości przeszkody, tak? Jeszcze. Tak, jedziesz i w połowie motocykla, czyli jak sobie punkt oznaczamy, to lewa noga powinna być na wysokości tej przeszkody. Jeszcze. O, mniej więcej. Nie musisz blisko tej przeszkody. Ważne, żeby się, że tak powiem, zatrzymać na jej równi. I zatrzymujemy się ładnie przy tym, cyk, o, koło tego. Jazda jest płynna, spokojnie sobie wcześniej sprzęgiełeczko, hamulec, za wcześnie, jeszcze kawałek dalej. Żebyś obliczył sobie taką prędkość, żeby się zatrzymać na równi z przeszkodą. Zatrzymanie we wskazanym miejscu, na wysokości tyczki, o. Prawie dobrze, o. O to chodzi, dokładnie, zatrzymanie we wskazanym miejscu. Jak tak będzie, też będzie dobrze. O. Okej, bardzo dobrze, o to chodzi. O to chodzi, dobrze. Mocny ma hamulce, nie? Tak, 80% hamowania to jest hamulec ręczny, czyli dohamuj sobie tutaj delikatnie nogą. Więcej korzystaj z nogi niż z ręki, tak? 80%, bo jak mocno przyciśniesz ręką, to cię będzie do przodu pochylało.